Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Koniec końców fajnie, że udało nam się wygrać ten mecz, ale gdzieś tam jest mały niedosyt, bo ta różnica punktów była większa w połowie zawodów. Potraciliśmy troszeczkę punktów w tej drugiej części, co dla nas jest też w sumie dobre, bo na pewno musimy spędzić trochę więcej czasu na zielonogórskim torze, właśnie tak przygotowanym, jak był przygotowywany dzisiaj, bo takie tory będą się powtarzały, a my na takim jeszcze nie mieliśmy okazji w tym roku jeździć. Myślę, że przede wszystkim ta pogoda była mieszana i tak jak wspomniałem wcześniej, nie mieliśmy jeszcze okazji w tym roku ścigać się na takim torze. Geometria się zmieniła, ta pogoda też dzisiaj była różna. To nie jest żadne tłumaczenie, bo jesteśmy zawodowcami i powinniśmy sobie z tym radzić, ale też nie było okazji do tego, żeby to sobie sprawdzić wszystko, bo gdzieś tam ta pogoda krzyżowała nam plany, nie mogliśmy spędzić tyle czasu na tym torze, ile by się chciało. Jak już przyjeżdżaliśmy, to gdzieś to były treningi po opadach, była całkiem inaczej przygotowywana nawierzchnia, więc w sumie to, co działało wcześniej, totalnie dzisiaj nie grało i nawet nie myśleliśmy o tym, żeby tak ustawiać motocykle, jak jeździliśmy przed tym meczem, więc było to dla nas coś nowego. No, musieliśmy szybko reagować na dane momenty w całym meczu, patrzeć na to, co się dzieje z torem, z motocyklami, dużo między sobą rozmawiać i z tego koniec końców wyszło to dobrze, bo naprawdę nie mieliśmy okazji jakby dopasowywać motocykli do takiego toru, jak dzisiaj mieliśmy, a jest to nasz domowy tor i jego powinniśmy znać najlepiej.